przeżywając te radosne wydarzenia, witam Jego Eminencję księdza kardynała w naszej wspólnocie i proszę o odprawienie Eucharystii w intencji wszystkich mieszkańców naszej parafii, mieszkańców Wilczkowa, o Boże błogosławieństwo, o opiekę Matki Najświętszej dla nas, a także o wieczne zbawienie dla tych z naszej wspólnoty, którzy już odeszli, także dla zmarłych naszych księży proboszczów. Dzisiaj wielki jubileusz, a Pan jako tutaj rdzenny mieszkaniec może nam dużo powiedzieć o tym jubileuszu i troszkę o historii i samej parafii, i kościoła. Zgadza się, no akurat jutro będą moje urodziny, gdzie kończę 64 lata, urodziłem się w Wilczkowie i tu z parafią mam do czynienia od początku. Zresztą z mojej familii także poprzednicy, którzy wjechali do Niemiec, też tu chodzili do kościoła, ale protestanckiego, który przed wojną taki był. Natomiast robimy wiele różnych spraw, które, żeby utrzymać świątynię w pięknym stanie, żeby się rozwijało, żeby ta parafia składająca się z czterech wsi, Ruska, Mazurowiec, Kwietna i Wilczkowa, no była przede wszystkim piękna, bogata, zasobna w swoich wiernych, a przede wszystkim, żeby utrzymać to dziedzictwo, bo przecież Kościół, jak widzimy, pochodzi z dawnych lat, 1350, więc przebudowany co prawda, ale wszystkie pokolenia starały się, my też, żeby ta świątynia była jakąś ozdobą całej parafii, a parafia ma tylko 30 lat póki co, ale to już 30 lat. Tak, i tutaj z okazji widzimy, została tego jubileuszu ufundowana tablica pamiątkowa. To taki dar od mieszkańców Wilczkowa. Jest to dar mieszkańców Wilczkowa i parafii całej, w związku z tym, że to są proboszczowie, którzy przez ten okres czasu przewijali się. Bogato ich jest, prawda, ale też wszyscy włożyli duży wkład w to, żeby ta parafia istniała i żeby po prostu kwitła. Mamy w tej chwili obecnie księdza proboszcza Jarosława Witoszyńskiego, który od 2010 roku prowadzi nas i w dalszym ciągu pięknie to się rozwija. Uważam, że tylko przed nami piękne perspektywy. Z okazji jubileuszu wyjątkowa i bardzo miła rzecz, że tutaj zaszczycił swoją obecnością nas Jego Eminencja ksiądz kardynał Gulbinowicz. Zgadzamy się, poprosiliśmy księdza kardynała, żeby poświęcił nam tablicę, no i żeby ubogacił nas na to 30-lecie. Życzył na dalsze lata. Przyjechali wszyscy proboszczowie poza dwoma, którzy już zeszli. No powiem, jest to piękna uroczystość i uważam, że aby tak dalej, no po prostu będziemy czekać na 40-lecie, 50-lecie i dalej. Tak, społeczność jest grana, kościół pięknie wygląda, także tylko się cieszyć i współpraca na pewno też z księdzem idealna. No myślę, że tak. Nie, jak będą uchybienia, ksiądz proboszcz nie omieszka powiedzieć, ale na razie nas nie gani, wszystko jest dobrze. Bardzo ślicznie panu dziękujemy. Dziękujemy pani także. Już 15 rok gram tutaj bez przerwy. Został pan uhonorowany, odznaczony przez księdza kardynała. To takie wyróżnienie bardzo znaczące na pewno. No myślę, że na pewno. Chyba z księdzem kardynałem się spotykam raz po raz na uroczystościach i bardzo go szanuję i wiem, że dużo robi tutaj dla naszej parafii. Tak jak pan, bo za to pan otrzymał nagrodę. No tak, dostałem. No, zaskoczony jestem tym nawet. To bardzo serdecznie panu gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy. Dziękuję bardzo.